Ogólnie to kończę nagrywać film. Patrzę na OBS-a, a mikrofon był wyłączony. A wiecie co, w sumie to nic nie zmienia. Czasami lepiej nie słyszeć mojego głupiego gadania. Witam bardzo serdecznie. Mój plik znowu się nie zapisał. OBS, nienawidzę cię. Okej, dobra. Będę tu nagrywać trzeci raz. Mam nadzieję, że tym razem się wszystko zapisze i nie będzie żadnych błędów. Więc tak, zacznę od tego, co było powiedziane już wcześniej. Czyli co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy robić mega wielką łąkę, która będzie obok naszego gospodarstwa. I powiem szczerze, mam już dość, chcę się poddać. OBS, czemu ty mnie krzywdzisz? Dobra. Ale my się nie poddajemy, będziemy musieć kupić nowy pług. Czemu? Bo mi się nie chce marnować czasu na budowę? Oranie tego wszystkiego? Budowę? Co to masz na myśli mówiąc budowę? Tego nie wiem. Dobra, będziemy jechać po paletę z wełną bardzo szybko. I ja sobie włączę timeline, żeby mieć podgląd mniej więcej jak dużo mam mówić, żeby się nie rozgadać zbyt mocno. Jedziemy do przędzalni po paletę. O, wreszcie pamiętam nazwę tego, gdzie się wełnę sprzedaje. Jest to przędzalnia. I tak, możecie się zapytać, jakim cudem trzeci raz nagrywasz głos? Za pierwszym razem był wyłączony mikrofon, za drugim OBS mi nie zapisał nagrania, teraz jest trzeci. Jeżeli teraz mi nie zapisze nagrania, to ja się poddaję i wrzucam wam film z muzyką samą. Tak, ja już nie mam siły. Czemu OBS mnie aż tak mocno nienawidzi? Ale wiecie, co mnie też nienawidzi? Klient, któremu dostarczam teraz wodę, bo jak widzicie, muszę oczywiście wjechać w kanion. I to jest bardzo nawiązanie do realistycznego, bo pamiętajcie, że jeżeli zamawiacie coś na Glovo czy na Uberze i ja wam to przywożę, to to zawsze będzie rozwalone. Oczywiście to jest żart. Proszę, nie przestawajcie mi dawać napiwków, potrzebuję ich. Dobra, bo ja tu się rozgaduję. Co będziemy jeszcze dzisiaj robić? W sumie to będziemy robić tylko nic więcej. Ewentualnie jeszcze dwie misje i będziemy wywozić sobie kukurydzę. Więc to w sumie wszystko. I zapytacie, wow, ale innowacyjny odcinek. Wcale nie robiliśmy już tego 27 razy. Pierwsze co ja wam odpowiem to to, że ta seria ma niecałe 20 odcinków, więc o czym wy mówicie? A następne, w sumie to jest Farming Simulator, tutaj więcej się nie da zbytnio robić. Nie, ale serio, były już komentarze, że dosyć się powtarza seria, więc piszcie propozycje, co robić w następnych odcinkach, żeby was nie zanudzić. I tak, jakie były jeszcze pomysły, żeby zrobić kolejną serię? Na Discordzie pojawił się pomysł, żeby kupić PlayStation 5. PlayStation 3, dobra, PlayStation 5 też można kupić, tylko nie trzeba mi już trzeciej konsoli nowej. PlayStation 3, o to wam chodziło. I moja odpowiedź jest taka. Ogólnie to nie mam miejsca na biurku. W sumie mam pod telewizorem, ale żeby wyciągać tę konsolę za każdym razem, jak muszę nagrać coś, to byłby problem. Plus też myślę, że robić znowu serię z 13 na PlayStation 3 nie ma żadnego sensu, dlatego zostanę już przy swoim Xboxie, ponieważ na PlayStation 3 już zbytnio nie zrobię oryginalnego kontentu. Jeżeli jeszcze wam się podoba seria z 13, to ja stanę sobie szybko i powiem wam, że będzie seria druga, w sensie sezon drugi tej serii.
A mianowicie będzie on z mapy Westbridge Hills, gdzie pójdziemy w bardziej amerykańskie maszyny i bardziej w, no pewnie też w kiszonkę, ale nie będziemy robić łąk, tylko więcej pól, więcej zbóż i więcej wszystkiego, bo ja mówię, na tej serii idziemy sobie bardziej w kosiarki, trawnik i różne takie rzeczy. Czy ja mogę w ogóle nawozić trawnik? O, to jest pytanie. Jeżeli mogę, no to w sumie nie wiem, mogę tego spróbować. Znaczy wiecie, móc mogę. A czy to da jakieś efekty? No to tego nie wiem, bo ja farminga nie tryharduję, tylko gram sobie casualowo. I tak, co jeszcze mogę powiedzieć? Oprócz tego, że robimy kolejną misję. No to lubię pizzę hawajską. I tak wywołam kontrowersję. No. Pizza hawajska jest actually całkiem spoko. Wiecie, co też jest spoko? Przycisk subskrypcji i mój Discord. To jest coś, czego nikt nie powiedział. W sumie, nie wiem. Przycisk subskrypcji, no jest taki fajny czerwony. Czerwony jak maszyna na naszym gospodarstwie. Komra mi chodzi po ręce. Okej. Okay. Kupiliśmy sobie nowy pług, żeby szybciej poszła nam praca. Ale ta praca będzie syzyfową pracą, co za chwilę zobaczycie. Ale to dopiero przy sianiu. O czym jeszcze chcę wam powiedzieć, bo już nie pamiętam. Chcę wam powiedzieć o tym, że na moim Discordzie było kilka pomysłów. W sumie był tylko ten jeden z PlayStation 3, ale nie wiem, nie mam zbytnio sensu jakby. Nie wiem, ja mam plan na kolejną serię konsolową. Tyle wam mogę powiedzieć. Tylko muszę mieć do was pytanie, czy interesuje was troszkę nowy framing? Jeżeli nie, no to na setę co robię, to kupuję albo Raspberry Pi, albo lodówkę Smart. Tak, słuchajcie, ja będę pierwszą osobą na polskim YouTubie, na angielskim pewnie też, w ogóle na międzynarodowym chyba pierwszą. Ja będę pierwszą osobą, która odpali framinga na lodówce. Tylko nie mam lodówki. W sensie lodówkę mam, ale nie taką, która by odpaliła framinga. Mówicie, że się nie da? No to pozwolicie mi gotować. XCOM ja od was często zamawiam. Jeżeli ktoś ogląda film, to weźcie, wypożyczcie lodówkę na jeden film. Nie. To jest tak troszkę pół żartem, pół serio. Kiedyś na Primera Prelease odpalę wam framinga na lodówce. Ja zatrudniam pracownika i będziemy wracać naszym wielkim kierowcem do naszego gospodarstwa, które jest serio. Właśnie ta mapa z 13 jest niby taka mała, ale jednak jest ogromna. Bo jakby wszystkie mapy w każdym framingu są takiej samej wielkości. Mam nadzieję, że w 25, której nie będę od razu kupować, chociaż może kupię, nie wiem, jakby, jak będę kupował, to pewnie kolekcjonerka, bo kolekcjonerka wydaje się spoko. No to może, nie wiem, nie mam zbytnio oszczędności teraz, żeby kupić. W sensie oszczędności mam, ale nie mam takich na farminga, żeby kupić. Wiecie, oszczędność, masz pieniądze, ale ich nie wydajesz, na tym to polega. Bynajmniej taka była, wiecie, teoria z lekcji biznesu. Więc zobaczymy, jak z tym będzie. Ale tak, jak widzicie, ja już tutaj kończę sobie nasze pole. I jak widzicie, gdy oram tam, gdzie była ta łąka, no to jakimś cudem błoto się przywraca. Nie wiem. Nie wiem, czy coś mnie ominęło na lekcji biologii, czy coś, ale wydaje mi się, że gdy przejeżdżasz po błocie siewnikiem z trawą, to tam nie powstaje błoto. Nie wiem, ja się nie znam, ja mam tylko... Ogólnie okazuje się, że mam całkiem dobre oceny z biologii, co mnie troszkę dziwi, bo nigdy jakoś nie umiem tego przedmiotu. Dobra, co mogę jeszcze wam powiedzieć? W sumie to nie wiem zbytnio. Mogę jeszcze wam powiedzieć o tym, że jak będzie Farming Simulator 25, to możliwe, że zrobimy jakąś serię fajną.
z widzami pewnie. Chociaż właśnie nie wiem, bo Farming Simulator 25 nie wiem, czy troszkę nie zepsuje takiego vibe'u moich serii, bo chociaż w ogóle 25 ma mieć mega fajną grafikę, dlatego też chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądać. Może w końcu będzie seria realistyczna czy coś. W ogóle pamiętacie, jak był serwer dedykowany dla widzów? No to kurczę, szkoda, że to nie istnieje już, bo kurczę, nikt nie grał zbytnio na serwerze, a też mój serwer nie wyrabiał zbytnio czasami. A tak, co jeszcze mogę powiedzieć? Stream z Farminga 13. Może byście chcieli powroty do streamków w jakiś wolny czas czy coś? No to ja myślę, że bardzo chętnie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Oj, co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że mój telefon się włączył i Bolt mi dał powiadomienie o tym, że mogę wypożyczyć hulajnogę elektryczną. Bolt, ty moja kochana aplikacja, jak ja ci dziękuję, że mi przypominasz, że mogę wypożyczyć hulajnogę elektryczną, podczas gdy na zewnątrz jest zimno, pada deszcz i prawdopodobnie nie chcę wychodzić z domu. Dziękuję, skorzystam z oferty, ale może następnym razem. Odkąd mam te hulajnogi w mieście, to na aplikacji mi ciągle przychodzi powiadomienie, że mogę hulajnogę wypożyczyć. Mega. Proszę, nie przypominajcie mi o tym. Ale dobra, jak widzicie, minus 1000 dolarów na koncie. Będzie problem ze spłaceniem tego. Powiedziałaby to osoba, która nie jest taka świetna w zarządzaniu pieniędzmi jak ja. To była ironia, dosłownie nie mam pieniędzy. A w sumie mam minus 1000, więc myślę, że wiecie, minus 1000? No, nieźle. Dobra, powiem tak. Pomysły na następne serie zerowe. Będę dalej w Farminga 13 grać. Możliwe, że pojawi się coś z jakichś innych dziwnych urządzeń. Myślę, że to by było fajne, bo w sumie jak tak widzę, to granie na takich dziwnych, słabszych urządzeniach starszych jest tym, co się jakby przyjęło na moim kanale tak lekko. Bo serio, to jest jedyny content, który robi jakieś dobre wyświetlenia u mnie. No ewentualnie ta seria realistyczna też robiła jakieś dobre wyświetlenia, ale nagrywanie pół godziny odcinka, no wydaje mi się, że raczej niezbyt dla mnie, bo tak mówić, ciągle mówić, mówić, no to nie dla mnie. Dlatego nie wiem, czy będą realistyczne. Jeżeli chodzi o jakieś realistyczne serie, to może w 25, jak zrobię coś z widzami, to wtedy. Właśnie myślę, że fajnie by było zrobić z widzami tak 16 osób, 16 gospodarstw i każdy ma dla siebie. A w międzyczasie ja sobie uzupełnię nasze nasiona i będziemy kończyć już dzisiejszy odcinek. W sumie nie tak szybko jeszcze, bo zostało dosyć sporo czasu, ale ja już mam tutaj skończony trawnik. W sumie ten trawnik to było jedyne, co miało być celem w dzisiejszym filmie. Mam też lekką jakby confusion, nie wiem, dobra. Tak jest zdezorientowaniem, bo siewnik, który jest podniesiony, sieje tak samo jak opuszczony. To też jest bardzo ciekawa funkcja, innowacje przede wszystkim. Nie wiem, czy to jest bug, czy serio w farmingu też się tak dzieje, ale na dziś to już jest chyba wystarczająco. Jeszcze ostatnią paletę, żeby wyjść z długu i będziemy kończyć. Dlatego ja też z wami się powoli żegnam i widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że wkrótce, pewnie jeszcze w następnym tygodniu, możliwe, że w tym. Raz na tydzień na pewno wrzucam, więc do zobaczenia, cześć i na razie. Dobra, w sumie to jeszcze mam minutę niecałą. Dobra,
Lubię pizzę hawajską.